Szczęść Boże w piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Gdy ochrzczono nas jako dzieci, to wtedy najpełniej mogliśmy poznać Pana Boga. Problem w tym, że wtedy nic ta wiedza nam nie dawała, bo nie byliśmy jeszcze rozumni. Ale nic nie szkodzi. To, co wtedy miało się stać, stało się, a teraz dopiero odkrywamy tajemnicę tamtego wydarzenia. Czemu taki wstęp, skoro nic w czytaniach nie ma o chrzcie? Już wyjaśnię. W pierwszym czytaniu spotykamy się z Izajaszem w momencie, kiedy został powołany do bycia prorokiem. Widzimy tu małość człowieka wobec potężnego Boga. Chwała wypełniała całą ziemię. Wyeksponowany tron, dym, a aniołowie wołali: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Na samo wspomnienie przechodzą ciarki po plecach. I przed Najwyższym stoi Izajasz. Ma świadomość, że jego obecność jest nie na miejscu. Sam zresztą to komentuje. Biada mi, jestem zgubiony. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach. A więc w moich ustach nie ma słów godnych komentować to, co widzę. Mówię to, co wiem, a wiem niewiele. I nie są to piękne słowa. Ale widziałem króla. Jak zauważamy, uniżenie Izajasza nie sprawiło, że został on odesłany. Wręcz przeciwnie, kiedy poznał swoją niegodność, Bóg przez anioła oczyścił go. Bo w momencie, kiedy człowiek wie, zna swoje słabości, poznaje prawdziwe oblicze swoje, wtedy może dopiero wejść Bóg i dodać mi godności. Przemienić mnie, oczyścić. Rozżarzone węgle są symbolem oczyszczenia. I w tej właśnie chwili, słysząc Izajasz wezwanie, kogo mam posłać, zgłasza swoją gotowość. Już nie czuje się niegodnym misji. Już jest odważny i pewny, że będzie szedł ze Słowem Bożym. List do Koryntian systematyzuje naszą wiedzę o miejscu i wspólnocie, do której należymy. Należymy do wspólnoty nieidealnej po ludzku. Otrzymaliśmy Ewangelię, jak przypomina święty Paweł, która otwiera nam drogę do zbawienia, o ile będziemy nią żyli. Wszystko zgodnie z Pismem. Ta Ewangelia mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, o apostołach, o tym, że Jezus, wybierając ludzi słabych i grzesznych, doskonale wiedział, co robi. Gdyby wybrał pysznych i grzecznych, nie byłoby takiego zainteresowania. Gdyby wybrał pewnych siebie, nie zobaczylibyśmy, jak moc w słabości się doskonali. Ewangelia jest jedna dla wszystkich. To w niej każdy ma określone warunki, jakie musi spełnić. Wierność Ewangelii, znajomość swoich słabości i współpraca z łaską Bożą gwarantują sukces. Dojście do chwały Bożej. Zobaczenie jej w taki sposób, jak doświadczył tego Izajasz. Dzisiejsza Ewangelia, fragment, opowiada na podstawioną we wstępie teorię, że chrzest był dla nas dotychczas najpełniejszym poznaniem Boga. Widać to na przykładzie Piotra. Opisana scena z Kafarną jest kontynuacją pierwszego spotkania Jezusa z Piotrem. On, jak dziecko podczas chrztu, nie rozumiał tego spotkania. Jego brat Andrzej powiedział mu o Jezusie to, co usłyszał od Jana Chrzciciela. Oto Baranek Boży. Później poszedł na wesele w Kanie. Widział cud, ale też nie zrozumiał przesłania. Wrócił natomiast do tego, co znał i rozumiał, do łowienia ryb. Człowiek, gdy dorasta, gdy zbiera wiadomości o Bogu i Kościele, o wierze, także niewiele rozumie. Może nawet jest tym znudzony. Wybiera raczej to, co jest mu znane i bliskie. Bóg jeszcze jest poza zasięgiem pragnień. I ta dzisiejsza scena z brzegu jeziora, gdy Jezus wraz z tłumem staje przy łodzi Piotra, pokazuje, że jest trochę reżyserowana przez Jezusa. Nie ma przypadku w relacji z Bogiem. Każde spotkanie, każde słowo, wydarzenie jest z konkretnego powodu, nawet jeśli ja aktualnie tego nie rozumiem. Pod pretekstem lepszej słyszalności Jezus wchodzi na łódź Piotra i naucza. Ale chce się zbliżyć do rybaka, żeby on doświadczył tej wyjątkowości. Po skończonej nauce każe zarzucić sieć. Jest pełnia dnia. Po całej nocy bez skutecznego połowu nie ma szans na złapanie ryb. Piotr o tym doskonale wie.
bo przecież robi to od lat, żyje z tego fachu. Stawia opór Jezusowi: całą noc łowiliśmy i nic. Pamiętajmy, że Piotr nie jest pokorny. On jest porywczy, on jest energiczny. Nie zgadza się na prośbę Jezusa, ale raczej w swojej pewności siebie mówi: dobra, chcesz się przekonać, że nic z tego nie będzie? To ja te sieci zarzucę. Zobaczysz, że mam rację. I doświadcza w tej chwili czegoś niewyobrażalnego. Sieci napełniają się, nie ma jak ich wyciągnąć, potrzebne jest wsparcie. Nic mu się nie układa w logiczną całość, bo wszystkie znaki mówiły, że to nie może się stać, a jednak jest inaczej. I dzieje się to, co z Izajaszem. Piotr poznaje siebie i swoją słabość. Jego pewność siebie ustąpiła. Twardy kark został zgięty. Upadł przed Jezusem i powiedział: odejdź ode mnie, bo ja nie jestem godzien. Jestem grzesznikiem. Dał w tym momencie pozwolenie Jezusowi, pozwolenie Bogu. Zrób co konieczne. Oczyść mnie, przemień, pozwól być blisko. I słyszy: nie bój się, będziesz łowił ludzi. Już nie odstąpił od Jezusa do czasu. Poszedł za Nim. Także w naszym życiu następuje taki moment, kiedy doświadczamy sytuacji, że nic nam się nie układa. Że to, co niemożliwe, nagle się staje. Że to, co wygląda na nielogiczne, ukazuje się jako przemyślane. Jest w naszym życiu taka chwila, że musi nastąpić przełom. Kiedy wybieram życie z Bogiem albo bez Boga. Idę za Nim albo siedzę bez celu. Ewangelia podpowiada nam także dzisiaj, że łatwiej odkrywać Boga, będąc we wspólnocie. Bo ona mnie otoczy i swoją obecnością popchnie mnie przed Jezusa. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.